Karta dla znaku zodiaku rak. Proszę Państwa, no i tu się, co się tutaj pokazało o naszych raczków, że to jest taki moment, kiedy będą chciały w życiu zrobić coś takiego niezwykłego dla nich, może trochę przechytrzyć los, może znaleźć jakąś specjalną okazję w życiu. Tutaj też numerologicznie piątka, czyli gdzieś będą chciały błysnąć, może właśnie na urlopie będą chciały pokazać nowy samochód, nowe okulary słoneczne. Również jest to taki czas, kiedy wokół nich będzie się wiele działo, może być wiele nowych znajomości, dla nich bardzo zaskakujących. Także powiedziałabym, że w tym roku dla raków okres lata, okres wakacji, to moment, w którym możecie gdzieś zabłysnąć swoimi pomysłami, swoją pracą. Wiele nowych osób, nie wszystkim można ufać, mogą się przy Was pokazywać osoby, które będą chciały Was wykorzystać. Natomiast jest to też taki czas, kiedy możecie jakby zobaczyć siebie w nowym świetle, że potraficie użyć również sprytu w swoim życiu, co nie zawsze raki jakby się blokują na tego typu działania, a tu się okazuje, że w tym roku jest to możliwe. Następna karta to jest karta dla lwów. Dla lwów bardzo piękna karta, karta domu, karta rodziny, karta miłości. Także na pewno tak, dużo, dużo miłości, ale lwy będą szukały tej miłości w tym roku latem w stałych związkach, w związkach z osobami, które już są. I też ta karta pokazuje, że w tym roku lwy będą bardzo chętnie w czasie lata remontowały swoje domy, malowały, odnawiały, kupowały nowe sprzęty, będą odnawiały może też wokół domu jakieś zabudowania, malowały płoty, garaże, bramy, także tutaj wykorzystają na pewno ten czas do odpoczynku, ale też do budowania miłości w stałych związkach i upiększania swojego domu. Teraz dla panny. Teraz dla panny. Och, przepiękna karta, karta miłości. Proszę Państwa, i panny w tym roku to mogą w czasie wakacji znaleźć swoją drugą połowę. Taki związek, taka miłość, która ich połączy na zawsze, na wieki. Bardzo często się też może tak zdarzyć, że osoby spod znaku panny poznają młodszych partnerów, czyli kobiety młodszych partnerów, mężczyźni młodsze partnerki. Wspaniała miłość, możliwość poznania drugiej połowy, znania cudownego szczęścia, a panny, one bardzo, bardzo potrzebują miłości, one bardzo kochają siebie, ale też potrzebują drugiej połowy, osoby, która ich dopełnia, i to się w tym roku może zdarzyć.